Zastępujemy punkt oświadczenia i komunikaty. No, przede wszystkim to prosiłbym o zgłoszenia osób, które chcą uczestniczyć w szkoleniach odnośnie budżetu obywatelskiego, no bo nazwiska tych osób musimy podać. No, członkowie komisji, no to jest oczywiste. Spisu. Ale być może są jakieś osoby spoza komisji doraźnej, które chciały uczestniczyć w tych szkoleniach. No nie we wszystkim, ale może w jednym czy w dwóch. No jak Państwo mówicie. No tak. Rozumiem, że nikt. Pan przewodniczący Sarnecki na szkole nie ma uwagi. Ja idę teraz na spotkanie. Pani Białek, pani radna Białek, zgadza się pani? Chodzi na szkole. Reprezentować dziewicę. Nie, poważnie. Nie, bo to jest pytanie, czy coś chce pani wiedzieć. Ja po prostu nie będę miała czasu teraz. O to chodzi. Nie wiem, jest pani Ksawerą. Działka się zaczęła. No dobra, szanowni państwo, jak nie ma chętki, to nie ma. No to jest to. Komisja szkolenia będą uczestniczyć w członkowie komisji. Tak to być. W tym punkcie jest zapięcie. Po szkoleniu dostanie 20 lat. Nie. Zabierze. 40 lat. Nie opłacą. Na MPK. Proszę jeszcze po chwilę uwagi. Panie Przewodniczący Sarnecki, proszę o spokojnie. Jest prośba od pani dyrektor Agaty Jelonek z przedszkola nr 33 o prośba i zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej konkursu recytatorskiego poeci dzieciom, dzieci poetom pod hasłem Ruch to zdrowie, dziecko wierszem, ci to powie. Konkurs odbędzie się 18 marca o godzinie 10. Jutro? Jutro jest 18 marca. Jutro idziemy na obiad, więc możemy się tak zorganizować, że nie ma. Ale są składy, bo to pani chciała, ale to już jest za późno. Nie, można się tylko to. Nie jest za późno. Może ktoś. Może się ktoś by chciał. Ja mam taką propozycję, bo jutro będzie obiad i szkole 63 jest na tym liście i że po prostu o 10 tam być. Wejdziemy i możemy się z tej komisji włączyć. Ale to nie będzie to rozgodzie się nie miasto. Program godzinny co chyba, że kogoś tam nie stanowicie. Ja mogę tam się dostosz się odwalić, nie będę jechał. No to pan Sarnecki. Jeżeli pan Sarnecki będzie zgłoszony do komisji. Jeżeli nie chce, to my tam będziemy przeciwko. Ale to musisz tam zostać. Zostanę się. Ale na co się odwala, tak się cieszyło. Nie fajne przedszkolu. Państwo macie jakieś, czy ktoś z Państwa chce jakieś oświadczenie wygłosić, bądź komunikat? Pan Przewodniczący Krzysztof Stanek. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, więc jest dobra wiadomość, mianowicie z rezerwy Pana Prezydenta będą wykonane kamery na osiedlu Piaskinowe, więc to będzie to zamknięcie porozumienia ze spółdzielnią mieszkaniową Piaskinowe, a również na terenie spółdzielni Urbanów Nowych. Wszystkie kamery analogowe zostaną wymienione na kamery cyfrowe. Wszystkie te obroty, które tam nie działają, zostaną wymienione na nowe, żeby się wszystko było sprawne i odpowiedniej jakości. Ja mam taką W tym roku tak, już prace trwają nad ogłoszeniem przetargu. Myślę, że będzie Straż Miejska będzie ogłaszała w maju ten przetarg.
nie przybędzie na ten prawo. Nie przybędzie, ale wszystkie będą tej samej klasy i jakości, co na Polsce. Dobrze, nie czy ktoś z Państwa jest w punkcie. Pan Przewodniczący Skarnecki. Ja mam taką serdeczną prośbę, zwłaszcza do tych radnych, którzy są bieżący. Mianowicie mój ojciec dzisiaj kończy 75 lat i polecam go życzliwej pamięci wszystkich moich kolegów i koleżanek jeszcze. Msza jest w niedzielę. Ryba w niedzielę u zmartwychwstańców na w południe na Łowdowskiej. Także też serdecznie zapraszam na mszę. Za profesora Pawła Szerzyńskiego. O 12. No u nas tam, jak ktoś przyjdzie na to. Zapraszam do domu. Dobrze, dobrze. Zresztą się zapraszam. Cześć. Bo na pewno już kończymy, bo nie wiem, ktoś jeszcze jakieś oświadczenie go skomunika. 11 marca czy się nie ma. Czy macie Państwo jakieś uwagi do protokołu z ostatniej sesji? Nie. Gdzie to przejeżdżasz? Nie ma, nie ma. W takim razie zamykam 46. sesję Rady Koniec 11.